Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić tutaj do tego wyjątkowego miejsca, które miałem możliwość dzisiaj zobaczyć, zwiedzić chociaż w części. To jest kopalnia cynku, srebra i ołowiu, tutaj ze specjalnymi rozwiązaniami wodnymi, wodociągowymi, która została wpisana parę lat temu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To przepiękne Tarnowskie Góry, to miejsce, w którym można naprawdę zadumać się nad niesamowitą historią polskiego przemysłu, górnictwa. Tutaj w pocie czoła, w ogromnym trudzie górnicy wydobywali srebro. Srebro, które docierało stąd aż do Chin, jak się przed chwilą dowiedziałem, i docierało do wszystkich innych ówczesnych państw, królestw świata. To wielkie nasze wspaniałe narodowe dziedzictwo, które jednocześnie przypomina o tym, jak ciężki był trud, jak wielka była praca ówczesnych górników. Ale też niech mi będzie wolno na kanwie tego wspomnienia pomyśleć o bardzo ciężkiej pracy dzisiejszych górników i im za to także podziękować. Bo wprawdzie te zasoby, zasoby srebra, cynku wydobywanego tutaj, to już jest historia. To już nie ma bieżącego wydobycia. A dzisiaj mówimy, że te współczesne zasoby, te najbardziej cenne, to przedsiębiorczość, innowacyjność i cały czas także ludzka praca. Ale to, że tutaj budowana była historia pierwszej rewolucji przemysłowej, wszyscy muszą wiedzieć. Dlatego zapraszam wszystkich Polaków, ale także wszystkich z całego świata do odwiedzania tego wyjątkowego, unikatowego w skali świata miejsca tutaj, w Tarnowskich Górach. A ten trud górniczy, który tutaj widać, schylając się w wąskich ścieżkach podziemnych i patrząc na schematy tej kopalni, tych ścieżek, tych szybów, których tutaj jest, jak mi powiedział przed chwilą pan, 20 tysięcy. Aż ciężko uwierzyć, 20 tysięcy szybów i bardzo wiele sztolni i 150 kilometrów podziemnych korytarzy. Podziemnych korytarzy, które też w niektórych miejscach trzeba przebywać łódką. Ja dzisiaj nie miałem tej przyjemności, ale następnym razem obiecano mi, że tutaj będę mógł doświadczyć również tego niesamowitego historycznego zdarzenia historycznego, które przypomina, jak wielką wartość tworzyli tutaj nasi przodkowie. Też jako ciekawostkę warto wspomnieć, że pierwsze maszyny parowe, te też bardziej rozwinięte, to właśnie Tarnowskie Góry. Jedne z pierwszych w Europie to właśnie też Tarnowskie Góry, a więc stąd na świat również ruszała rewolucja przemysłowa, ta pierwsza rewolucja przemysłowa. A ponieważ reżim sanitarny cały czas obowiązuje, to chcę to podkreślić, że również w dzisiejszych czasach są możliwości, żeby tutaj przyjeżdżały wycieczki, odwiedzały to przepiękne miejsce, tą dumę, którą udało się również wpisać na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jedno z niewielu takich miejsc w Polsce. Bardzo gorąco zachęcam. Dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję stowarzyszeniu, które od wielu, wielu lat dba o to miejsce. Jestem pełen podziwu dla wszystkich, którzy tak wspaniale dbają o lokalne dziedzictwo. Dziękuję bardzo.